Weź głęboki wdech i wydech. Uspokój oddech. Połóż lewą rękę przy prawym uchu i przeciągnij głowę do lewego barku. Przytrzymaj tak przez chwilę, daj grawitacji zadziałać. I zmień stronę. Prawą rękę przy lewym uchu i skieruj głowę do prawego barku. Spleć ręce za głową i daj ciężarowi rąk pociągnąć brodę do klatki. Nie garb się przy tym. Złap się za prawy nadgarstek i pociągnij go w lewą stronę. Skieruj lewe ucho do lewego barku i spójrz delikatnie do góry. Powinnaś czuć rozciąganie po całym przodzie szyi. Teraz złap się za lewy nadgarstek, pociągnij go w prawo, a prawe ucho przyłóż do prawego barku i spójrz delikatnie do góry. Teraz lewą ręką złap się za prawe udo i prawą ręką sięgnij daleko do boku i zmień stronę. Skoordynuj to z oddychaniem. Wdech kładziesz rękę na udzie, a z wydechem sięgasz do boku. Usiądź na brzegu krzesła. Rozłóż ręce szeroko na boki i z głębokim wdechem skieruj je do tyłu, a z wydechem wyciągnij mocno do przodu, zaokrąglając plecy. Wdech, otwierasz klatkę. Wydech, wyciągasz ręce do przodu. Zostaw ręce przed sobą i z wydechem sięgnij w jedną stronę, zaokrąglając plecy, a następnie w drugą stronę. Kieruj ręce lekko pod skosem do boku. Oprzyj lewe przedramię na kolanach. Prawą ręką sięgnij daleko za siebie. Wykonuj mocny skręt. Lewą ręką cały czas trzymaj się nóg. I zmień stronę. Podnieś ręce nad głowę i okrężnym ruchem przełóż je za plecy. Wracasz rękoma nad głowę, a dłonie kierujesz za siebie. Cały czas mocno ciągnij barki i łopatki do tyłu. Thank you.
Znów oprzyj się lewym przedramieniem na kolanach i zrób podobny ruch, sięgając ręką nad głowę, za plecy, wracasz nad głowę i z powrotem na dół. I zmień stronę. Wyprostuj prawą nogę i powolnym ruchem staraj się zbliżyć klatkę do nogi. Płynnym ruchem zmieniaj stronę. Zostaw prawą nogę z przodu. Lewą rękę zgiętą w łokciu pociągnij do tyłu, a następnie powoli sięgnij przed siebie do stopy. Cały czas staraj się utrzymywać proste plecy. I zmień stronę. Lewa noga zostaje prosta, prawa ręka zgięta w łokciu sięga do tyłu, a z wydechem powoli do stopy. Załóż prawą stopę na lewe kolano i prawą ręką spychaj prawe kolano w stronę ziemi. Wracasz z powrotem do góry i spychasz na dół w stronę ziemi. Zmień stronę. Ponownie załóż prawą nogę na lewe kolano. Teraz cały czas utrzymując prawe kolano nisko, schodź klatką do nogi. Staraj się tutaj utrzymać proste plecy. Teraz zatrzymaj się na chwilę w końcowej pozycji. I zmień stronę. Lewe kolano cały czas nisko i schodzisz klatką w stronę stopy. I zatrzymaj się na chwilę na końcu tego ruchu. Wysuń się delikatnie do przodu na krześle, rozstaw szerzej nogi i naprzemiennie kieruj kolano do ziemi. Klatka cały czas patrzy do przodu.
Teraz przełóż lewe kolano, a prawą nogą delikatnie dociąż je bliżej do ziemi. Zatrzymaj się w tej pozycji. Zmień stronę. Przełóż prawą nogę i dociąż ją lewą nogą bliżej do ziemi. Teraz będzie trochę trudniej. Trzeba wstać i założyć prawą stopę do tyłu na oparcie krzesła. Wytrzymaj chwilę w tej pozycji. Miednica jest delikatnie podwinięta. Szukamy tutaj rozciągania z przodu uda. Teraz sięgnij prawą ręką delikatnie w lewo i za siebie. Zmień stronę. Połóż lewe kolano na krześle. Wytrzymaj chwilę w tej pozycji. Poczuj, jak noga się rozciąga. I ponownie sięgnij lewą ręką w prawą stronę i lekko za siebie. Ponownie usiądź na krześle. Zostały nam jeszcze przedramiona. Naprzemiennie połóż dłoń na kolanie na stronie dłoniowej i grzbietowej ręki. I zmień rękę. Najpierw na stronie dłoniowej, i grzbietowej. Poczuj, jak przedramiona się rozciągają. Ponownie zmień rękę. I ostatni raz to samo na prawą rękę. Na koniec jeszcze powtarzamy to ćwiczenie, które było na początku. Łapiemy się za prawy nadgarstek, ciągniemy go w lewo, przykładamy lewe ucho do lewego barku i patrzymy delikatnie do góry. Zostajemy w tej pozycji. Zmieniamy stronę, ciągniemy lewy nadgarstek w prawą stronę, a prawe ucho przykładamy do prawego barku. Delikatnie patrzymy do góry. I na koniec splatamy ręce za głową i pozwalamy brodzie opaść w stronę mostka. Dziękuję Wam bardzo za wspólne rozciąganie. Mam nadzieję, że udało Wam się wyciszyć.
Jeżeli potrzebujecie mocniejszego rozciągania, sprawdźcie moje Mobility Flow. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podobało. Dzięki bardzo, cześć!